Opinię przyjmie Ewa Trojanowska i mąż Kosowicz nie byli zgromadzeni w myśl ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach. Bezprawnie i świadomie zajęli miejsce zarezerwowane dla uczestników zgromadzenia Marszu Niepodległości. Pomimo wezwań do zgromadzenia się zgodnego z prawem świadomym i nieopuścili. Przebieg zgromadzenia został zakłócony przez ich powstrzymanie do czasu przymusowego usunięcia osób robiących jego pracę. O braku spontaniczności w zachowaniu świadczy wcześniejsze przygotowanie się do zapakowania marszu w sposób zorganizowany, a także udział mediów, co można określić kolokwialnie jako ustawkę. Przepraszam. Biorąc pod uwagę, że nie mają środki na swoje utrzymanie, oraz że w stosunku co do niektórych z obwinionych toczyły postępowania o takie same czyny, zdaniem oskarżyciela publicznego kara grzywny nie odniesie celów prewencji szczególnej i ogólnej. Dlatego też wnoszę o ukaranie ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznego w wymiarze 40 godzin w okresie jednego miesiąca, a biorąc pod uwagę to, że obwinieni posiadają środki na swoje utrzymanie, wnoszą o obciążenie obwinionych kosztami postępowania. Może i śmieszne, hipotetyczne, ale historia zna podobne przypadki. 480 rok przed naszą erą, 300 przeciwko 10 tysiącom. Mieliśmy podobne proporcje i wszyscy wiemy z historii, że tych 300 nie umiała powstrzymać agresji 10 czy 20 tysięcy. Tu odnosimy się do osób 10, 15 przeciwko, jak wskazuje oskarżyciel, jak wynika to z dokumentów, przeciwko 4000 osób. Powstaje zasadnicze racjonalne pytanie. Czy z racjonalnego punktu widzenia te 10-15 osób, przepraszam, emerytów, osób, które nie wyglądają, by codziennie uczęszczały na sporty walki, w przeciwieństwie do osób, które, nie wszystkie, ale osób, które brały udział w szpicy tego przemarszu, czy takie osoby, jak obwinieni, byli w stanie choć na chwilę zatrzymać przemarsz, tak żeby w swojej świadomości zakładali, że pani Ewa Trojanowska swoją postawą, posturą, swoim zachowaniem jest w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na głos, na huk, na przemarsz 4000 osób. Wydaje się, proszę Wysokiego Sądu, że z racjonalnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Powtórzę tylko jedno. Nie czuję się winna. W związku z tym proszę o uniewinnienie. Uważam, że to, co wtedy zrobiłam, było potrzebne i było potrzebne społecznie. Powtórzę to, co mówiłam dzisiaj na sali. Jestem przekonana, że to działanie, które wtedy podjęłam i inni je podjęli, wpłynęło na zmianę w stosunku do takich pełnych nienawiści marszów w mieście. Spowodowało to, że pojawiło się więcej obserwatorów, zastosowano lepsze środki techniczne. W jakimś stopniu to nasze działanie nie było tylko tym krzykiem niemym, tu jest granica przyzwoitości, ale zadziałało w bardzo pozytywny sposób w przestrzeni społecznej. Dobrze. Również dołączam się do wniosku obrońcy i proszę o uniewinnienie. Przede wszystkim w związku z tym, że w części zarzutu dotyczącego udziału w blokadzie legalnej demonstracji są oczywiście bezzasadne, ponieważ nie brałem w tej części zdarzenia w ogóle udziału, natomiast o uniewinnienie w części dotyczącej udziału w kontrdemonstracji po już przemarszu głównego zgromadzenia z powodu tego, że to było, że tak powiem, dozwolone prawem wyrażanie swoich poglądów przeciwnych do demonstracji w sposób pokojowy, który w ogóle nie zakłócał jej przestrzeni.